Siema, tu Johnny Rep. Moi drodzy, trochę mnie nie było, ponieważ zajmowałem się chyba trochę ważniejszymi sprawami niż gadanie w internecie, czyli dłubałem w moich starych fułach, ponieważ trzeba przygotować je na ten sezon. Także dam wam króciutką relację z tego, co się działo przy moim szanownym Chevrolecie Astro. Będzie do tego krótki komentarz. Między innymi dlaczego warto doceniać mechaników i po co jest mężczyźnie próba przynajmniej raz na jakiś czas walki z mechaniką samochodową. No i oczywiście będzie też część, powiedzmy, społeczno-promęska, czyli no dosyć ważny temat, moi drodzy, na pierwszy ogień, czyli temat związany z tym, jak mężczyźni, a zwłaszcza ojcowie, są portretowani w mediach. No i spróbujemy się może krótko zastanowić, co możemy z tym zrobić. Oprócz tego oczywiście tam jakieś trendy TikTokowe, modne ostatnio, czyli drizzle tak zwany, czy soft guy era, co to jest i w ogóle jaki to ma wpływ. Czyli mówiąc w skrócie, jak dyskutować skutecznie z płcią przeciwną i ich debilnymi czasami jakimiś wypowiedziami w internetach. Dobra, to na pierwszy ogień szybko idzie, moi drodzy, raport garażowy, ponieważ jak oglądacie moje filmy, to wiecie, że tam próbuję przywrócić do stanu używalności tego mojego Chevroleta Astro. Także jakiś czas temu pewnie widzieliście, że już był wymieniony rozrusznik, w zasadzie większość układu zapłonowego, jakieś tam filtry, oleje i tak dalej. No ale w zasadzie jak się zaczęło dłubać, no to wychodzi na to, że trzeba zrobić wszystko od góry do dołu, rzeczy, które wymagają ingerencji pilnej i przy okazji już jak się dłubie, to ingerencji mniej pilnej, także w zasadzie w tej chwili już praktycznie cały układ napędowy został od góry do dołu powymieniane, te wszystkie elementy, które już były do wymiany lub mogłyby być w jakimś tam najbliższym czasie, został zrobiony, słuchajcie, rewitalizacja układu wtryskowego, który tutaj jest dosyć dziwny, ponieważ to jest taki skrzyżowy, taki, no, coś pośredniego między wtryskiem a gaźnikiem, to się nazywa TBI, czyli Throttle Body Injection. Tutaj już nie będę rozgadywał, to zrobił mój bardzo dobry kolega, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy specjalista od klasycznej motoryzacji amerykańskiej. No a właśnie teraz do rzeczy, a ja walczyłem, słuchajcie, z poduszkami pod silnikiem, ponieważ no, już słychać było, że przynajmniej jedna z nich wymaga natychmiastowej wymiany. No i jak to właśnie ten mój kolega Rafał, specjalista od motoryzacji amerykańskiej, określił, zajmowałem się tak zwaną mechaniką górniczą, czyli taką mechaniką, która nie wymaga jakiejś turbospecjalistycznej wiedzy, natomiast trzeba się namęczyć, nakombinować i tak dalej. Oczywiście obejrzałem jakieś filmiki w internetach, z których wynikało, że operacja jest w sumie nieskomplikowana. No ale tak, ja jestem taki super mechanik, że to, co powinno mi zająć, powiedzmy, tam nie wiem, 3 godziny, to mi zajęło godzin chyba z kilkanaście, ponieważ no raz, że bardzo trudny dostęp był do tych śrub, ja miałem, kombinowałem jak koń pod górę, jak się do nich dostać. Także, moi drodzy, mam nauczkę i taki właśnie lekcję życiową właśnie, którą wam bym też chciał przekazać, zwłaszcza tym młodszym, którzy jeszcze się nie bawią w motoryzację. No właśnie, trzeba, słuchajcie, dobrych mechaników doceniać, ponieważ przeciętny użytkownik samochodu czy motocykla, który nigdy nic w zasadzie nie robił mechanicznego przy tych pojazdach, to ma takie wrażenie, że jedzie do warsztatu, tam jest jakiś gość, który tam tu stuknie, tam puknie, a potem wystawia jakąś grubą fakturę i jest pytanie, dlaczego? No właśnie, moi drodzy, dlatego, tak? To wam w skrócie wyjaśnię, dlaczego uważam, że każdy mężczyzna, który się zajmuje, chociaż w ogóle jest użytkownikiem jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego spalinowego, powinien trochę raz na jakiś czas z tym samochodem powalczyć. No dobrze, to jakie są, słuchajcie, lekcje i pozytywy generalnie z dłubania przy samochodach, czy w ogóle pojazdach mechanicznych? No po pierwsze, robiąc to, nabywacie nowych umiejętności,
No ale przede wszystkim poznajecie po prostu ten sprzęt, którym się poruszacie stopniowo coraz bardziej i zaczynacie rozumieć po prostu, jak ten mechanizm działa. To nie ograniczacie się jedynie do wiedzy, gdzie jest pedał gazu i hamulca, kierownica i zmiana biegów oraz gdzie i jakie paliwo się leje, no ale po prostu poznajecie funkcjonowanie tego mechanizmu, co wam pozwoli zrozumieć, co się z tym samochodem dzieje, jeśli się pojawiają jakieś symptomy z czasem. No to oczywiście też pozwala później no, rozmawiać z mechanikiem, jeśli sami tego nie będziecie wykonywać, no to po prostu rozmawiając z mechanikiem będziecie wiedzieć, o czym ten człowiek w ogóle do was rozmawia, tak? Druga rzecz, słuchajcie, to jest taka korzyść osobista, no ponieważ tak, dla nas facetów ważne jest to, żebyśmy mieli o sobie dobre mniemanie, natomiast jeśli po prostu uda nam się coś po ciężkiej walce zrobić, zwłaszcza jeśli trwa to długo, wychodzą po drodze jakieś niespodzianki i trzeba rozwiązywać problemy, których byśmy się nie spodziewali, no ale po ciężkim boju i kilku próbach poddania się w końcu, po ciężkiej walce wam się to w końcu uda, to strzał dopaminy jest bardzo, bardzo dobry i oczywiście naturalny, nie poprzez jakieś substancje, które skutkuje po prostu wzrostem no, mniemania o sobie i pewności siebie. Czyli łatwiej nam po prostu opanować te nasze po prostu współczesne problemy XXI wieku z rozkojarzeniem, z przebodźcowaniem i tak dalej. No i ostatnia korzyść osobista, taka no, wpływająca na charakter człowieka, to jest to, no, że większość z nas w dzisiejszych czasach pracuje, powiedzmy umysłowo, siedząc na czterech literach przed biurkiem na komputerze. No i z taką ciężką robotą fizyczną, z jakimś kombinowaniem właśnie, jak coś wykonać własnymi rękoma, no kontakt ma dosyć rzadko. Natomiast no, jak się samemu po prostu coś takiego raz na jakiś czas zrobi, to człowiek zaczyna doceniać pracę innych ludzi, tak? To, co mówiłem, tak? Że w ten sposób zaczynamy, wiemy skąd się biorą te kwoty, na przykład u mechaników czy innych ludzi, którzy wykonują ciężką robotę własnymi rękoma. Co oczywiście tutaj kamyczek do ogródka szanownych pań, które w takich właśnie mężczyzn nie uważają za osoby interesujące i ciekawe, a wręcz otrzymuje się punkty negatywne za pracę własnymi rękoma, zwłaszcza zawodową. No, a my, jeśli nikt nie będzie nas, mężczyzn, szanował, tak jak my sami szanujemy siebie, no to trudno oczekiwać, że i pancie będą szanować nas. No i tu zaraz będziemy płynnie przechodzić do tematu właśnie obrazu mężczyzn, a zwłaszcza mężczyzn, mężów, partnerów, a zwłaszcza ojców w mediach, jak od no, kilkunastu przynajmniej lat w mediach jest portretowany właśnie mężczyzna, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, to teraz jakby temat główny tego odcinka, czyli obraz mężczyzn w mediach. No, kto nie żyje pod kamieniem od jakichś przynajmniej półtorej, dwóch dekad, ten chyba się zorientował, jak w produkcjach filmowych, serialach i też w bajkach, niestety dla dzieci, jest portretowany mężczyzna w dzisiejszych czasach. Usiądźcie sobie może wygodnie na chwilę, w wolnej chwili, i zastanówcie się, ile produkcji tego typu, właśnie seriali czy filmów, w ostatniej dekadzie widzieliście takich, w których jednym z głównych, czy nawet pobocznych bohaterów jest no, pozytywny obraz mężczyzny, taki, który generalnie sobie radzi w życiu, jest sprawczy, daje sobie radę, przy okazji też jest dobrym partnerem, stawia granice, no, zarządza tym swoim życiem, zarówno na zewnątrz, jak i we własnym domu. Oraz też, co ważne, jest dobrym ojcem. No, moi drodzy, no, mam kilka takich przykładów. Jednym z oczywiście najlepszych to będzie film Gran Torino z Clintem Eastwoodem w roli głównej. To polecam sobie obejrzeć, nie będę spoilerował. Oraz na przykład serial wydany parę lat temu, który oglądam właśnie ostatnio, czyli to jest prequel serialu
Yellowstone. Serial się nazywa 1883. Akcja toczy się w czasach pionierskich, kiedy imigranci oraz powiedzmy obywatele Stanów Zjednoczonych przemierzają dzikie prerie, żeby się dostać ze wschodniego wybrzeża na wybrzeże zachodnie i cały serial tyczy się właśnie radzenia sobie przez tych ludzi właśnie z niebezpieczeństwami tej trasy. No i właśnie tam, też może nie będę spoilerował, warto sobie to, słuchajcie, obejrzeć. Fajnie są pokazane relacje właśnie w rodzinie. Fajnie pokazany jest rola ojca i męża. Bardzo fajnie jest pokazane też inne role męskie, niekoniecznie takie rodzinne, ale generalnie no, taki klasyczny model no, po prostu twardego, silnego mężczyzny, który sobie generalnie radzi w życiu. Co nie wiąże się oczywiście z różnego rodzaju problemami, emocjami i tak dalej. Warto obejrzeć ten serial. Natomiast co do zasady, moi drodzy, te wszystkie produkcje, zwłaszcza za ciężkie pieniądze z Hollywoodu, różnego rodzaju o superbohaterach i czy no, generalnie obraz mężczyzny w mediach, w współczesnych filmach, serialach, reklamach, no słuchajcie, no, jak się prezentuje dzisiaj mężczyznę? No generalnie, słuchajcie, jako pierdołę, za przeproszeniem, życiowego, który sobie z niczym nie radzi, a jednocześnie w tym samym obrazie przedstawiona jest turbo wspaniała, silna, zdecydowana kobieta, która po prostu wszystko ogarnia 100 razy lepiej niż ten facet. Ale najgorsze z tego wszystkiego jest to, moi drodzy, jak przedstawiany jest w mediach współcześnie, no rola męża i ojca, tak? A zwłaszcza niestety w bajkach dla dzieci. I to mnie najbardziej, słuchajcie, no, denerwuje i no, zasmuca, tak? Jak te biedne dzieciaki są programowane od najmłodszych lat, oglądając taką bajeczkę typu Świnka Pepa dla dzieci najmłodszych, czy później Wspaniały Świat Gumballa dla dzieci już trochę starszych w wieku szkolnym. Słuchajcie, no tam w zasadzie w każdym odcinku ojciec jest pokazywany właśnie jako ostatni idiota. No tego się nie da, słuchajcie, opowiedzieć. Jeśli macie dzieci, to pewnie wiecie. Jeśli nie macie, a będziecie mieć, to się pewnie z tym będziecie musieli zmierzyć. No dla mnie to jest masakra, po prostu masakra. No i o ile, słuchajcie, pchanie twardej propagandy w produkcjach wycelowanych generalnie do odbiorcy, no raczej dorosłego, który już potrafi sam myśleć za siebie, no jest słabe, ale to jeszcze nie jest dramat, bo zresztą widać ostatnio po wynikach finansowych tych właśnie bardzo zideologizowanych produkcji hollywoodzkich, jak to faktycznie działa, że jednak może ci dorośli ludzie w dzisiejszych czasach w zachodniej cywilizacji aż tak do końca głupi nie są i głosują nogami, co się później przekłada na straty tych właśnie propagandowych narzędzi medialnych, co uważam za plus, to oczywiście, słuchajcie, no pchanie fałszywej wizji świata, propagandowej wizji świata do głów dzieci, to jest coś tak obrzydliwego i tak po prostu do szpiku kości złego, że no, no trudno mi to wyrazić słowami. No, naprawdę nie mam słów, by opisać, jak bardzo wywołuje to we mnie obrzydzenie. I teraz co my jako mężczyźni możemy z tym zrobić, tak? No to już słyszeliście wcześniej, to się nie będę powtarzał, w produkcjach dla osób dorosłych to po prostu nie kupujemy, nie oglądamy, nie płacimy za takie rzeczy. No to się prędzej czy później przełoży na spadki akcji tych narzędzi propagandy. Natomiast no jak możemy walczyć z tym obrazem mężczyzny i ojca w oczach naszych dzieci? No moi drodzy, no najprościej by było, żeby im nie pozwalać oglądać takich rzeczy.
No ale oczywiście, że żyjemy w społeczeństwie, tak? Jeśli my nawet w małżeństwie jesteśmy zgodni, że nie pozwalamy dzieciom oglądać takich rzeczy, no to ich koledzy i koleżanki w szkole czy w przedszkolu jak najbardziej oglądają, a czasami nawet panie przedszkolanki, czy im puszczają gdzieś w przedszkolu takie produkcje. I wpływu na to nie mamy, więc całkowicie ich, naszych dzieci od tego nie odizolujemy. Dalej, no jeśli jesteśmy jak no już całkiem rosnąca grupa ojców w Polsce, ojcami powiedzmy weekendowymi, tak, bo już jest po rozwodzie, no to nasz wpływ na to, co te dzieci oglądają, mamy tylko wtedy, kiedy te dzieci są z nami. No bo oczywiście panci możemy co najwyżej pogadać, a ona zrobi i tak, co będzie uważać, czy pancia, czy eksteściowa. Także no, wpływu na to nie mamy, i więc te dzieci niestety ten obraz będą chłonąć. Więc jedyne, co można zrobić w tej kwestii, to po prostu stać się takim wzorem mężczyzny i ojca dla swoich dzieci, żeby miały dysonans poznawczy, tak? Żeby w rzeczywistości po prostu widziały, no, że tatuś generalnie ogarnia, tak? Także słuchajcie, no jakby łącząc wątki, tak, pierwszego z drugim, uważam, że no jak mężczyzna za młodu nauczy się po prostu funkcjonować technicznie i naprawiać różne rzeczy, lub przynajmniej wyrobi sobie taki nawyk mierzenia się właśnie z tematami trudnymi, i to nawet jeśli się nie zna na czymś, to się po prostu jakiejś umiejętności prędzej czy później nauczy. No, ale chodzi o podejście do życia, nie poddawanie się, tylko po prostu branie spraw w swoje ręce. I to właśnie moim zdaniem te nasze bidne dzieciaczki muszą widzieć. No i ostatnie zjawisko, które chciałbym szybko omówić, no to jest oczywiście bardziej temat dla kawalerów lub kawalerów z odzysku. Ten temat już dosyć dobrze omówił Jarek z kanału Poradnik Alienowanego. Mianowicie chodzi o takie zjawisko w internetach, które się nazywa Soft Guy Era. Hashtag Drizzle the Drizzle. Zatem słuchajcie, posłuchajcie sobie tego u Jarka. Ja nie zamierzam tego streszczać ani szeroko opisywać, bo nie ma sensu dublować treści. Streszczę tylko w skrócie, o co chodzi. Mianowicie, wiadomo, wiecie pewnie, że tam pancie na TikTokach i w internetach tam swoje niesamowite jakieś oczekiwania wobec mężczyzn tam piętrzą od dłuższego czasu. No i w anglojęzycznych internetach tam pojawił się taki właśnie hashtag. Czy hasło przez te właśnie gwiazdy i panie roszczeniowe określałe to mianem sprinkle, czyli w dużej mierze płać chłopaku, bo ja jestem tego warta, a jak cię nie stać, to spadaj na bambus. No więc moi drodzy, no czym jest ten nowy trend, który podłapali i podłapują coraz więcej chłopaków w internetach? Czyli właśnie ten soft guy era, drizzle drizzle. No to jest, słuchajcie, niczym innym niż postawienie lustra. Ponieważ jak wszyscy doskonale wiecie, którzy siedzą w tematach promęskich od jakiegoś czasu, to doskonale zdajecie sobie sprawę, że logiczne tłumaczenie czegokolwiek tym zideologizowanym panciom powtarzającym jak Katarynka te same teksty, jedna po drugiej, bez absolutnie żadnego zastanowienia, czy tak jak to ostatnio było z tymi niedźwiedziami w lesie, czy właśnie te idiotyczne jakieś właśnie trendy dotyczące płać chłopaku, bo ja sobie buzię wymalowałam i jestem księżniczka, no to nie ma absolutnie żadnego sensu, tak? Bo logiczne argumenty nie przebijają się przez ścianę emocji i po prostu reakcja jest odwrotna do zamierzonego. Po prostu jest to, jak oczywiście, mansplaining, moi drodzy. Więc jedyne, co my, mężczyźni, tacy, którzy tam jeszcze randkują lub chcą jakieś związki budować i muszą się zmierzyć po prostu z tą sytuacją, którą właśnie opisuję, no to jest po prostu postawienie lustra, moi drodzy. No, nie ma nic bardziej skutecznego niż zademonstrowanie drugiej stronie, jakby odwrócenie sytuacji, tak, żeby one same zobaczyły po prostu absurd tych własnych idiotycznych, słuchajcie, trendów i żądań. W związku z tym, że współcześnie na tak zwanym rynku matrymonialnym, no właśnie stanowisko szanownych pań jest takie, że w związku z tym, że one ładnie wyglądają, tak, mają szczupłe nóżki, zgrabne cztery litery i tak dalej, i ładną buzię,
Plus oczywiście pacykują się jakąś chemią na twarzy, na co wydają swoje ciężko zarobione pieniądze, no to ty, mężczyzno, jesteś zobowiązany po prostu do, no, do wszystkiego. Tak? I w zasadzie jedyne, co te panci mają do zaoferowania w zamian, to jak wyglądają i że z łaski swojej w ogóle się pojawią na spotkaniu, a czy już w ogóle będą w to spotkanie zaangażowane, czy nie, to już w ogóle nie ma znaczenia. Także, no i drodzy, no, no tak, tak to się ostatnio ustawiło, że w zasadzie samoocena szanownych pań ostatnio, w ostatnich dekadzie przynajmniej, opiera się wyłącznie na to, jak my, mężczyźni, reagujemy na ich fizyczność, tak? W związku z czym, tu się zgodzę właśnie z Jarkiem z kanału Poradnik Alienowanego, że no, nie ma skuteczniejszej metody, jak po prostu podcięcie tej jednej, jedynej nogi, na której ta ich samoocena nadmuchana stoi. Czyli po prostu, słuchajcie, wystarczy po prostu powiedzieć dziewczynom, że moje drogie, fajnie, że macie ładną buzię i dobrą figurę, no, ale my, mężczyźni, oczekujemy znacznie więcej. I wtedy jest zwarcie styków i awaria systemu. No bo jak to? Jak to? Ja tutaj taka ładna, a tutaj faceci mają takie jakieś niesamowite wymagania. No właśnie, moi drodzy, to jest moim zdaniem dobry kierunek, w którym to zmierza. Oczywiście ten cały ruch soft guy era, drizzle, to jest swego rodzaju prank internetowy, na co obserwując różne reakcje panć na TikTokach i tak dalej, to, no to po prostu one chyba nie załapały do końca, że to jest prank i się strasznie pienią, że jak to w ogóle, jak to możliwe, że niedojrzali jesteście i w ogóle mam insytki i tak dalej. Dobrze, moi drodzy, no także zmierzam do końca, troszeczkę się już rozgadałem, w związku z czym no, po prostu trzeba było pogadać, dłuższy czas nie gadałem, więc się zebrało parę spraw. No i tym chyba optymistycznym akcentem, moi drodzy, kończymy. Kto lubi słuchać moich vlogów, to byłbym wdzięczny za łapkę w górę. Oczywiście komentujcie w komentarzach, bo komentarze to jest sól tego kanału. Kto jeszcze nie subskrybuje, a jest zainteresowany treściami, które prezentuję, to szczerze zachęcam do subskrypcji, dzwoneczków i tych wszystkich tam perelków. No i cóż, no i tym optymistycznym akcentem, nara.